Dzień dobry, bardzo witam Was serdecznie na tym podsumowaniu 5 latach. użytkowania paneli fotowoltaicznych. Ale dokładnie Wam omówię, o co chodzi, jak to wygląda, bo pierwsza instalacja była robiona w 2016 roku, gdzieś pod koniec października. I to było o mocy 8,4 kW, 32 panele firmy IBC Solar niemieckiej. Wszystko dobrej jakości i to na tamte czasy mnie wyniosło 45 tysięcy. I zobaczycie, ile już to wyprodukowało. Możecie sobie policzyć, bo ja Wam spróbuję uświadomić, ile już się tego zwróciło. A druga instalacja była robiona w 2019, gdzieś w lutym. O mocy 6,7 kW, 24 panele. I tak, pierwsza instalacja miała jeden panel moc 265 kW, a druga już miała 280 W. Przepraszam, ja te jednostki niekiedy mylę. Ogólnie mam dysleksję, robię dużo błędów, to przymrużcie na to wszystko oko, jeśli możecie. I ta druga instalacja już była chińska. Porozmawiałem z naszymi instalatorami, poczytałem trochę i stwierdziłem, że i tak większość tych paneli przychodzi z Chin. I na przykład Niemcy je kupują, sprawdzają i dlatego jak miałem tą pierwszą instalację montowaną, co tutaj widzicie, była perfekcyjna, żadnych wad i w ogóle. Żebyście się też nie zrazili, bo na przykład w chińskiej miałem trzy wadliwe panele, gdzie od razu nasi instalatorzy to wykryli taką kamerą na podczerwień. Widzieli, że te panele nie funkcjonują w całości i gdzieś się grzeje, na przykład na tym kwadraciku bardziej. I od razu wymienili te panele. Oczywiście to mnie nic nie kosztowało, ale cała instalacja chodzi teraz świetnie. No i była o wiele tańsza, bo wyszła mi 29. I tak, przechodzimy do wykresu. Tu jest wykres dużej instalacji 2016 i 2022. Nie bierzemy pod uwagę, czyli te 470 kWh wyprodukowanych nie będziemy liczyć, ale w ciągu tych 5 lat od 2017 do 2021 ta instalacja wyprodukowała 45 MWh, czyli 45 tysięcy kWh. No to tak, cena 45 tysięcy złotych, po 5 latach produkcja 45 tysięcy kWh, czyli 45 tysięcy kWh razy 58 groszy, to jest 26 100 zł. I to liczę nie uwzględniając tego upustu 20 czy 30%. Dlaczego? Bo też nie liczę, że odtrąciłem od tego VAT, rozliczyłem się i nie liczę tak samo jak były dotacje. Czyli można powiedzieć, że po 10 latach to się śmiało spłaci, o ile się nic nie zepsuje. No na razie jest bezawaryjnie i tak to właśnie wygląda. Jeszcze przejdźmy do tej małej instalacji do ogólnego podsumowania. No i tak, ta mała instalacja służy nam od 3 lat za 29 tysięcy złotych. Nas kosztowała 3 lata, już działa, wyprodukowała 17 tysięcy kWh, nawet trochę ponad, ale spoko. No i te 17 tysięcy kWh razy 58 groszy daje nam 9800 zł. Musimy też pamiętać, że ceny niestety będą już droższe, będziemy płacić 70 albo 80 groszy za kWh. A podsumowując te dwie instalacje, koszt był ich 69 tysięcy przez 5 i 3 lata produkcji. Wyprodukowało 63 tysiące kWh, 63 tysiące kWh razy 58 groszy za kWh daje nam 36 540 zł. To taki koszt zwrotów, jeśli ta energia by cała zostawiała u nas, tak samo mówię, bo nie liczę tego, że w jakimś tam stopniu ją oddajemy i dostajemy z powrotem 80 bądź 70%, ale tu też za to nie uwzględniałem rozliczenia z VAT-u, ani że tak powiem dofinansowań do tej instalacji. No i to tak wygląda przez 5 kolejnych lat, które z nami minęły, na szczęście bezawaryjnie. No i zobaczymy też kolejne lata, jak też ten prąd pójdzie do góry i jak też zmodernizuje tą instalację. Planuję w przyszłości do końca dowalić do 20 kW tą instalację, sobie jeszcze rozszerzyć, bo już za niedługo, może we wrześniu czy wcześniej, umawiam się też na rozmowy jazdy próbne z elektrosamochodem.
samochodem elektrycznym. No zobaczymy, jak to będzie. Tak więc dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeszcze przygotuję roczne z 2021 produkcję paneli fotowoltaicznych, jak to wyglądało, taki filmik. No i tyle. Trzymajcie się i do następnych filmików.